środę 8 lutego w świetle fleszy zawiązał się w Suwalskiej Radzie Miejskiej zupełnie nowy klub radnych, który diametralnie zmienia układ sił w lokalnym samorządzie. Formacja, z którą Czesław Frankiewicz 4 lata temu po raz kolejny wszedł do ratusza, by objąć fotel prezydenta miasta, rozpadła się na dwie równiutkie części. Klub Łączą Nas Suwałki wprawdzie pozostał, ale jest już mniejszy od klubu PiS i przedostatni co do wielkości w Suwalskiej Radzie Miejskiej. Prym pod względem liczby radnych od środy wiedzie nowa formacja, która przyjęła nazwę Suwałki Przyszłości. Liczy ona 8 osób i jak podkreśla jej przewodniczący Jacek Niedźwiecki, jest wciąż otwarta na innych członków rady. 12-osobowy monolit, który stanowił rządzącą większość, przeszedł do historii. Pozostali w nim najstarsi jego członkowie: Zbigniew Demezer, Krystyna Gwiazdowska, Stanisław Kulikowski, Zdzisław Przełomiec, Andrzej Turowski i Marek Zborowski-Wejchman. Pozostali połączyli siły z dotychczas nietworzącą klubu Platformą Obywatelską i zebrawszy 8-osobowy skład, stali się największą siłą w Suwalskiej Radzie Miejskiej. Przewodniczącym klubu został odcinający się od partyjnego szyldu Jacek Niedźwiecki. U jego boku niezmiennie od początku bieżącej kadencji stoi Karol Korneluk. Reszta właśnie powstałej formacji to Kamil Klimek, Wojciech Pająk, Kamil Lauryn, Anna Ruszewska, Adam Ołowniuk i Sylwester Cimochowski. Nie chcemy robić rewolucji w gremium, jakim jest prezydium rady, zapowiedział na wstępie Jacek Niedźwiecki, co oznacza, że przewodniczącym Rady Miejskiej pozostanie nadal Zdzisław Przełomiec. Ale nie można też zapomnieć, że jednym z trzech wiceprzewodniczących jest lider nowej formacji. Grupa tworząca klub Suwałki Przyszłości nie ukrywa, że ma w planie start w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Ta grupa na pewno będzie wystawiała swoje listy. Czy z kandydatem? Dziś na to nie odpowiem. Tworzący nowy klub radni nie chcą także odpowiedzieć na inne pytanie. Czy patrząc z dzisiejszej perspektywy jesteście gotowi poprzeć potencjalną kandydaturę Czesława Rynkiewicza na prezydenta, czy nie? Z dzisiejszej perspektywy. Pani redaktor, możemy nie odpowiadać na to pytanie? Nie, no proszę powiedzieć. Pani redaktor, to pytanie na tym etapie jest bezprzedmiotowe, ponieważ pan prezydent nie zadeklarował, czy będzie startował, czy nie. W momencie, kiedy określi się, wtedy z pewnością zaprosimy państwa na kolejne spotkanie prasowe i na to pytanie odpowiemy. Na pytanie, czy zamierzają przyjąć rolę opozycji, odpowiadają równie wymijająco. Deklarują póki co daleko idącą współpracę z rządzącym prezydentem, ale podkreślają również, że... Chcieliśmy stworzyć coś nowego, takiego młodego. Nie zamykamy się oczywiście na kolegów starszych, na młodszych. Propozycje były różne, tak? Padały. Jednak to zaczynało się od kilku osób, tak? Jeszcze ostatnia tu z nas osoba zapisała się do tej ósemki kilka dni temu, tak? Było wiele spotkań. Nie było tak łatwe, że tak, robimy ten temat. Ale zawsze na tych spotkaniach padały te, co robimy, jak będziemy, nowe pomysły rzucamy, tak? No ale musimy najpierw się zebrać i to stworzyć ten klub. I to właśnie zrobiliśmy. Nowa koncepcja funkcjonowania miasta ma być według nowej formacji oparta na czterech filarach. Pierwszy to partnerski samorząd. Beneficjent, petent. My nie chcemy, żeby te sformułowania funkcjonowały, chcemy, żeby to był partner. Osoba, która przychodzi do urzędu miejskiego, do miejskiej jednostki organizacyjnej, do spółki miejskiej, powinna być traktowana na zasadach partnerskich. Sprawy, z którymi przychodzi, powinny być załatwiane w sposób szybki i sprawny. Chodzi o to, żeby ta osoba była potraktowana tak, jak osoba, która siedzi z drugiej strony tego okienka, chciałaby zostać potraktowana. I nie mówię tutaj o braku jakichś kompetencji, wiedzy merytorycznej, ponieważ tą wiedzę merytoryczną nasi urzędnicy posiadają wielką, ale brakuje tutaj jednych umiejętności, umiejętności miękkich, umiejętności komunikacji i właśnie na to też powinniśmy położyć duży nacisk, oprócz tego, że powinniśmy podnosić swoją wiedzę, swoje kompetencje zawodowe, powinniśmy też kłaść nacisk na te umiejętności miękkie, umiejętności komunikacyjne. W tym właśnie zawiera się partnerski samorząd. Kolejna kwestia dotyczy partnerstwa pomiędzy władzami miasta a pracownikami miejskich jednostek organizacyjnych.
Zdarza się tak, że każda zmiana budzi wiele emocji, o czym mówiłem już na ostatniej sesji Rady Miejskiej, i informacje powinny być przekazywane pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, jeżeli chodzi o zmiany, w sposób jakiś zaplanowany, z odpowiednim wyprzedzeniem, aby te osoby z całym tutaj szacunkiem dla Was nie dowiadywały się o pewnych zmianach z mediów. Kolejnym takim obszarem są zielone inwestycje. Tutaj o zielonych inwestycjach może mówić bardzo, bardzo długo zarówno Wojciech Pająk, któremu za chwilkę oddam głos, jak i Adam Ołowniuk. Zielone inwestycje to taki balans pomiędzy rozwojem gospodarczym miasta a naturą, ale o tym szerzej Wojciech Pająk. Tak, no jak widać po naszym logotypie, my wierzymy, że przyszłość Suwałki jest zielona. I to nie zadajemy sobie takiego pytania, czy Suwałki będą bardziej zielone, tylko kiedy będą zielone. I też nie pytamy już po co, bo to dzisiaj jest chyba już oczywiste dla naszych mieszkańców, że tutaj nie chodzi o wycieczki do Wigierskiego Parku, gdzie możemy piękne, wielkie drzewa podziwiać. Chodzi o taką bliską, miejską zieleń, która jest niezbędna do tego, żeby pieszo czy rowerem z przyjemnością poruszać się po Suwałkach. I to zieleń daje nam cień latem, to zieleń uspokaja wiatr, zabezpiecza przed podtopieniami, a zimą oczyszcza powietrze ze smogu. Więc drzewa dają nam bezpieczeństwo, odwrotnie niż czasem nam się próbuje wmówić, że są takie niebezpieczne. O planach dotyczących zielonej energii, czyli OZE, mówił Adam Ołowniuk. Inwestycje w OZE, odnawialne źródła energii. Chcemy, jakby widząc to, co się dzieje w kraju, różne miasta już to wprowadzają, wyposażyć nasze miejskie jednostki, chociażby tu żłobki, przedszkola, szkoły, jak również spółki miejskie, jeśli będzie taka, jest taka możliwość, wyposażyć w panele fotowoltaiczne na dachach, które będą dostarczały, będziemy z tego korzystać w tych jednostkach, będą dostarczały prąd. Oprócz paneli fotowoltaicznych na dachach również jest to wykorzystywane przy chociażby oświetleniu przejść dla pieszych, o które zawsze tu zabiegał Kamil. I nie tylko, nasi tutaj koledzy z Rady, ławki solarne, wszystko to jest do zrobienia, wiadomo, wszystko związane jest z finansami, ale do tego będziemy dążyć. To przybliży nasze miasto do neutralności klimatycznej. Pomysł na mieszkania dla młodych przedstawił Kamil Lauryn, który proponuje, by na początek dokapitalizować suwalski ZBM, ale też... Nabycie przez miasto mieszkań od deweloperów. Wiemy, że deweloperzy też borykają się ze sprzedażą swoich mieszkań i tu jest możliwość dogadania się i zakupu takich mieszkań od deweloperów. Z korzyścią to będzie dla spółki ZBM i TBS i też zaspokoi zasób komunalny, z czego będziemy mogli tak naprawdę powiększyć ten zasób, bo przecież większość mieszkań już zostało sprzedane. Czyli będziemy mogli ze sprzedanych mieszkań zakupić mieszkania od deweloperów, bo przecież te pieniądze gdzieś są. I tak będziemy mogli zaspokajać potrzeby mieszkańców Suwałk. Anna Ruszewska widzi potencjał w połączeniu sił młodych ludzi z doświadczeniem osób starszych. Te dwa pozornie oddzielne światy powinniśmy połączyć, wykorzystując narzędzie, jakim są kluby seniora. W Suwałkach mamy 4 kluby seniora. Fakt, miasto Suwałki od wielu lat prowadzi politykę senioralną. Seniorzy też aktywnie angażują się w różne działania, zarówno indywidualnie, jak też w organizacjach pozarządowych, ale powinniśmy bardziej wykorzystać potencjał, który już mamy. I należałoby wydłużyć godziny pracy klubów seniora, wdrożyć działania międzykulturowe. Kluby powinny otworzyć się na młodych, na współpracę z przedszkolami, nawet żłobkami, bo kluczem do sukcesu jest edukacja najmłodszych, ale też przełamywanie barier komunikacyjnych między młodymi a seniorami.
Praktyki też międzypokoleniowe mają charakter włączający, czyli służą przekazywaniu mocnych stron zarówno ze strony seniorów młodzieży i młodzieży seniorom. Seniorzy też korzystają, bo wzrasta ich dobrostan psychiczny, fizyczny, młodzi, wzrasta ich poczucie wartości i te cechy pozytywne można by było mnożyć, ale na pewno służy to wzajemnym relacjom, zrozumieniu, ale też wspólnym działaniom, które przekładają się na taką też na zaangażowanie społeczne. Jak zapowiedział Jacek Niedźwiecki, tuż po konferencji prasowej 8-osobowa grupa radnych planowała udać się na spotkanie z prezydentem. A co będzie? Zobaczymy. No nie jesteśmy na pewno wrogo nastawieni do pana prezydenta, tak? Właśnie ustalimy pewne zasady działania, dlatego też poprosiliśmy o spotkanie z panem prezydentem, porozmawiamy o tym. Nie jesteśmy tu żadną opozycją. Po prostu chcemy działać w pozytywnym tego stopnia słowa znaczeniu, tak? Dobre pomysły pana prezydenta, będziemy za nimi, tak? Chcemy zgłaszać swoje pomysły, tak? Żeby to był szacunek z obu stron. Jest to grupa ludzi młodych. Tu też padło pytanie, co się stało, że to się zawiązało. To jak wspominałem, wielokrotnie rozmawialiśmy, tak? Przez te 3 lata, 4 lata w tej Radzie Miejskiej. Proponowaliśmy różne pomysły, ale coś brakowało, że nie mogliśmy... Nie o to chodzi. To chodzi o to teraz nowe, tak? Jakby nowe wyzwanie jest, nowe realia. Wracając do tego, tak? No czegoś brakowało, tak? Byliśmy w grupkach podzieleni, tak? Było łącz nas Suwałki, była Koalicja Obywatelska, były inne... Nie było takiego, żeby to realizować, tak? Były fajne pomysły, tak? Potem sesja i nic, tak? Dlatego zebraliśmy się, porozmawialiśmy, tworzymy nowy klub i będziemy właśnie teraz to realizować jako nasz klub Suwałki Przyszłości. O efektach spotkania z prezydentem miasta być może uda się nam poinformować już w piątek.